Ojciec Marek Cysters z Jędrzejowa. Spotykamy się na placu zabaw przy ognisku wychowawczym Caritas w Jędrzejowie, gdzie od 18 lat ojciec wspiera wychowanków i siostry w prowadzeniu tej placówki. To ważna placówka dla Jędrzejowa, prawda? Bardzo istotne, że dziecko stoi w centrum. I tu właśnie pomóc tym dzieciom, żeby odkryli swoje zdolności, rozwinęli się, żeby takie relacje między rodzicami na nowo się nawiązały. Chociażby na tym placu, na którym jesteśmy, taka wzruszająca dla mnie sytuacja, kiedy były Dzień Matki. Kiedy te dzieci z takim wielkim zaciekawieniem, ale i z dumą patrzyły się na te matki. I żeby te matki tylko były, bo czasami są trudne sytuacje, brak jest tych relacji, czasami alkohol czy taki się brak opieki nad tymi dziećmi i te dzieci były dumne chociażby z tego, że to ten rodzic przyszedł na te uroczystości, aby wobec rodziców te mamy zaprezentowały swoje obecność chociażby, a dzieci swoje zdolności i taka relacja miłości wzajemna nawiązana, to jest bardzo ważne. Proszę ojca, jak się ta placówka zmieniła na przestrzeni tych 18 lat? Bym powiedział, jest budynek, ale on się bardzo zmienił, bo funkcjonalność, nowoczesność i ogrzewanie i, i upiększenie, ale jeszcze coś jest istotniejszego, że zdobywa się doświadczenie. Kolejne pokolenia dzieci wyrastają, ale już zupełnie z innymi wartościami. To jest bardzo długofalowa i systematyczna praca. Ja zawsze podkreślam, że można coś robić jak flesz, błysk, początek, koniec, medale przyznane. Nagrody wzięte, koniec działania. A tutaj właśnie jest piękne, że to jest zbudowane na tradycji, która już była wcześniej realizowana, jest dzisiaj i patrzy się w przyszłość, aby rozwijać jeszcze bardziej. Sama liczba, bardzo duża dzieci, świadczy o tym, że to jest bardzo potrzebne, jest duże zainteresowanie, że lokalna społeczność z tego korzysta. Ale nie tylko miejscowa, ale również z sąsiednich wiosek jest zapewniony transport, opieka. I dzieci bardzo chętnie przyjeżdżają, aby tutaj spędzić swój czas. Jak ojciec zaznaczył, placówka jest dobrze wyposażona w środku. Niestety nie ma placu zabaw, takiego już na miarę XXI wieku, i to jest bardzo potrzebne. Dlatego zachęcamy do tej licytacji w ramach, w ramach akcji Choinka pod Choinkę. Zawsze można powiedzieć, że mamy jakiś niedosyt, który będziemy realizowali. Jak są zamierzenia? to wtedy nawet właśnie ten niedosyt może być taką mobilizacją, że chcemy coś zrobić, to nas dopinguje i ciągle coś nowego będziemy odkrywać, aby coś nowego zrobić dla tych dzieci i dla tego ośrodka, żeby on jeszcze piękniej funkcjonował. A wierzymy, że ludzi, ludzi o gorących sercach nie brakuje i ta licytacja będzie naprawdę wspaniała. Nie tylko w skali, bym powiedział, Jędrzejowa, ale w skali Polski my możemy zobaczyć, że jest bardzo wielka ofiarność naszych rodaków. Abym powiedział, taka firma, jakbym to nazwał Caritas, sama marka jest tak piękna i tak ma olbrzymie już znaczenie, że jeżeli ktoś usłyszy, że to organizuje Caritas, to jest już wielka wiarygodność, a to jest właśnie bardzo ważne i to jest zbudowane na bardzo długiej tradycji.